Prośba. Ej, był donate w ogóle jakiś. Przepraszam cię, bracie. Donate już patrzę. Coś jakieś rady był. 6 minut temu 5 zł. Dasz radę jakąś dla początkującego streamera na Twitch? No dam radę. Na przykład nie opływasz donate'ów. Ja to robię niechcący trochę, zapomniałem podziękować. Bo nie mam tych. Kiedyś miałem dźwięki, muzyka mi grała, jak szedł donate albo resub. No to kurwa wiesz, człowiek od razu zwraca uwagę. Teraz jeszcze jak GTA tam jeżdżę, robię z siebie debila, to już w ogóle człowiek nie wie, co się dzieje. Jak się wczuje trochę. Mam tylko to takie. Cyk, powiadomienie przez to DMCA. No a to na pewno jest. No, ja miałem zawsze dobry kontakt. Powiadałem każdemu, mieliśmy dobry kontakt. Miałem tutaj z odbiorcą, z Zbyniem. Więc to na przykład jest dobra rada, żeby mieć. Znaczy, nie każe tak majnie, zawsze się da. No, jak masz jakiś pojebów kurwa na czacie, to wolałbym w ogóle nie, tam nie patrzeć. Albo jak spamują coś przez cały stream, no to ciężko jakąś interakcję nawiązać. Ale tak jak sobie siedzimy i tak dalej, no to ja to lubię i zawsze ludzie byli zdziwieni i im się to podobało, żeśmy sobie gadali i był dobra interakcja, a dobry kontakt był ze mną. No to taką radę ci mogę dać. Mogę ci dać radę, żeby streamowanie to jest trochę taki grind, takie wiesz, levelowanie. I ten początek jest najcięższy, dlatego na pewno trzeba być wytrwałym, regularnym i nie poddawać się zbyt szybko, jak nie ma żadnych widzów. Szukać też jakiegoś kontentu ciekawego, czegoś, czego nie było jeszcze w Polsce, na Twitchu u nas albo globalnie. Coś, co zainteresuje ludzi, zaciekawi. Bo wiadomo, możesz być zajebisty, ale fajnym możesz być takim podstreamera człowiekiem, ale jednak trzeba jakoś zainteresować odbiorcę. No albo po prostu nie wiem, kurwa, zapłacić Zakowi, żeby z tobą pograł w coś i na jego plecach możesz spróbować. Dużo jest takich, jakby każdy streamer, może nie każdy, ale każdy na inny sposób trochę się tam na tym streamowaniu wyszczelił. Ale mówię, ale są takie uniwersalne cechy, które łączą wszystkich streamerów, nie? W jakimś stopniu. Albo które są przepisem na receptę. Są pewne warunki, które trzeba spełnić. Trzeba po prostu działać, streamować i ten, i no i tyle. Dużo osób pisało i tam, że nie ma widzów i tak dalej, no ale no to trzeba przede wszystkim działać, trzeba przede wszystkim pomyśleć. Może warto teraz, jak jest tyle streamerów i tyle, tak dużo osób teraz streamuje, może warto sobie właśnie coś wymyślić, jakiś plan ułożyć, wjechać na... No nie wiem. Ktoś tam ostatnio znowu z czymś... A, no były szachy, był, nie wiem, Evron na Fortnite chyba, był w chuj streamerów na RP wypłynęło, teraz jak powstał Five City, to było jakby trochę cały roleplay odżył i znowu jacyś nowi streamerzy się powybijali. Jaki gracz serdeczny! No to mi się podobało. A, wybicie na Izaku. No, to też ciężko tak nazwać takie wybicie, no to nie jest takie, że to jest zaplanowane i wiesz, i ktoś kogoś tam puszuje, nie, tak, zegraliście i tak wyszło, no ale to jest tak, czasami ktoś, potrzebne jest takie, żeby do większej publiki dotrzeć, ale wierzę, że jak ktoś robi dobrą robotę i tak dalej, to wcześniej czy później jakoś się tam odnajdzie, nie? RPG wydaje mi się, Evron, że zawsze dawało dobre możliwości wybicia i to było od zawsze. No pamiętam taką kanalię na Armię poznałem, kurwa wsza taka, fałszywiec, no ale fajnie mi się z nim grało, grałem. No i wybił się na mnie, kurwa, Dorian. Głupi byłem, nie podpisałem go na kontrakt. Kurwa, bym hajsu naczepał, naruchałbym na tym, jak na Facebooka poszedł. Ja pierdolę. No jeździłbym teraz taką furą, że to na 10% chociażbym go tam jednął. Hellcase.com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem PAGO i KNUT dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGO BONUS plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Więc najważniejsze to działać, wiecie, to jakby dużo ludzi ma różne pomysły i niekoniecznie mówię tutaj o jakichś działaniach internetowych, streamowaniu czy YouTubie. Dużo osób ma różne pomysły, bardzo dużo osób ma różne pomysły, ale jest taki jeden kluczowy aspekt, który wyróżnia tych osób, które coś w życiu osiągają, no, że jednak trzeba te plany wcielić w życie i próbować działać, jeden plan nie wyjdzie, drugi i tak dalej. Szczęście też jest potrzebne. Moment, miejsce, jasne, że tak, Dua Lipa, ale ja wierzę, że jak naprawdę ktoś działa i robi fajne rzeczy, to że to wyszczeli. Ewentualnie głowa na karku wiedzę, no. Jeśli bardzo chcesz się jeszcze powiedzieć później, no, ja to mówiłem, wspominałem. Słuchajcie, zawsze wspominam, jak ktoś się pyta o rady odnośnie streamowania. Wspominam zawsze o Szraudzie, który może już te lata świetności ma za sobą, bo on już taki, tak jak Izak, zarobi jakieś tyle milionów, w dupce ma wszystko, robi sobie to, co lubi. Fajnie w sumie, bo to też trzeba umieć bez takiego pressera na widownię, na cyfry podejść i po prostu lubić sobie, to robisz to, co lubisz i tyle. Ale wracając do tego jego początków, no to on przecież on miał partnerstwo odrzucane kilkukrotnie, kurwa, na Twitchu.
on miał partnerstwo odrzucane kilkukrotnie, więc to jest ciekawy przykład, dobry przykład, jak trzeba być zawziętym i się nie poddawać po prostu. To jest dobry przykład. On z 2 czy 3 razy miał partnerstwo odrzucane. Tak samo jak ja nie miałem partnerstwa odrzucanego, ale pamiętam, jak zaczynałem streamować, to mnie tam, nie wiem, czy ktoś mnie oglądał, czy kilka osób mnie oglądało i miałem na samym początku taki jeden moment, że mówię, to nie ma sensu. No ale do mnie minęło raptem, nie wiem, kilka tygodni, czy tydzień, czy dwa. No, ale na szczęście miałem też wokół siebie osoby, które gdzieś tam mnie kazały mi dalej działać i tak dalej, że to nie od razu zbudujesz publikę, społeczność jakąś, to jest długofalowy proces. I w zasadzie to wolałbym, żeby to był, że to sukcesywnie przechodzisz pewne etapy swojej jakby przygody streamerskiej, niż jakbyś miał być rzucony na głęboką wodę, tak jak było z tym ziomem Xtentacjonem. Naprawdę ciężko, już to jest głęboka woda, to już nie, to na jaką on został rzucony, to była przepaść kurwa jakaś ogromna, bo wszedł na taki top całkowity, jakieś chore liczby w Polsce osiągnął. I no i to jest ciężka sprawa, to nie jest łatwe, ale no i tak mi tam mi dzięcie łysają i tak dalej powi. I oni mi mówili, że po prostu żebym się nie spinał, żebym sobie streamował, żebym się dobrze bawił. Tak jak zawsze przy graniu, bo zawsze się dobrze bawiłem przy graniu, no i jakoś się stanęło, nie? Narboy, to z Wazelimem było z partnerstwem. Ja partnerstwo miałem, no nie wiem, ile tam kilka miesięcy dobrych minęło, zanim ja partnerstwo miałem, ale ja też nie chciałem, to mi dzięcio uraził, żebym zbyt szybko, żebym partnerstwa nie podpisywał, bo bez sensu, lepiej sobie porzeźbić i wejść, tak wiecie, z przytupem w te subskrypcje. No i w zasadzie na tamte lata myśmy na nowym kanale, które dostało partnerstwo, tośmy tam jakiś rekord pobili. Pamiętam tam kurwa Aster jeszcze wtedy był, to oni tam w siedzibie Twitcha mieli niezły Kongo, mówili kurwa, mówi w Polsce chyba jakieś 500 plus 1000 prowadzili program dofinansowania rządowego, bo tam tyle subów wpadło, znaczy tyle subów, mi tam nie wiem ile wpadło, z 300 subów wtedy. Podczas tej pierwszej transmisji, jak był grid i miałem partnerstwo, ale to były naprawdę duże liczby, jak na tamte czasy. Mi gracz uznał tych partnera, jak dostałem, to po tygodniu przestałem streamować. To niezłe PWR te partnerstwa, machlojki. Ty, a ja Wazelimowi nie załatwiłem tego partnerstwa? Ja załatwiłem Wazelimowi partnerstwo, to Norboy może nie ma. Ja chyba Wazelimowi załatwiłem partnerstwo, jak byłem w Londynie, w siedzibie Twitcha tam na odwiedzinach. Oj, do teraz kurwa żałuję. Aster mówi, ale zobacz na te tabelki. To ni chuja jest poniżej krytyki, tu nie można partnerstwa dać. Ja mówię, no ale daj, mówię, dobry chłopak, naprawdę dobry streamer Wazeli. Mówię, daj mu. On mówi, dobra, ja przeglądam też raz, spróbuję do góry nogami monitor obrócić, może coś uda się załatwić. I on mówię, dobra, mówię, dziękuję ci bardzo, puściłem go za szyję i co kurwa, i dostał Wazelim partnerstwo, no i co? No i wstyd jak kurwa, jak skurwysyn, wstyd! Ja za niego ręczę, a on co? Raz w tygodniu się najebie na tym, na streamie? No daj spokój! Bzylu, jak mnie opierdolił, że ja mu partnerstwo załatwiłem? No skandal, skandal na skalę światową. No ale cóż. Jeszcze wygrywa w każdym giveawayu. Nie chcę, nie. Jest taka rzecz jednak, której żałuję, Kuba, a tak nie ma za dużo rzeczy, których żałuję. Może żałuję, że wcześniej zacząłem z YouTube'em trochę tak bardziej działać? Mieliśmy zrobić sobie przegląd YouTube'a, ale jak zwykle się rozgadaliśmy, sobie gadamy, jest bardzo przyjemnie. Kogo ludzie oglądali z żalu, mnie? Oj, PWR, ale jakby to jest niedawno te YouTube'y zdechły, wiesz? To zdechło, powiem ci, zdechło u wszystkich YouTube'y zdechły ostatnio w gamingu. Bo i Izak, i Snacks, i Saju, i Evron, i jeszcze można by wskazywać kilka różnych innych kanałów. To na wszystkich tych kanałach gamingowych są duże spadki, bardzo duże spadki. Algorytm, tak jest, no to YouTube i tak dalej, i Facebook i to wszystko żyje swoim życiem. I ewidentnie algorytm dał po pizdzie kategorii gamingowej, i ja widzę, porównując stare filmy, gdzieś tam te wyświetlenia niestety nie idą ci za zakładki subskrybowani, na przykład na YouTubie, tylko te wyświetlenia idą z filmów, które się pozycjonują ludziom podczas przeglądania YouTube'a. Dlatego jeśli YouTube ci nie pozycjonuje filmu, nie proponuje go ludziom, ludzie nie klikają w miniaturki, nie oglądają tych filmów, to nie ma wyświetleń. Większa część wyświetleń, mówię wam, to jest wszystko z tej sekcji, gdzie na przykład oglądasz sobie, jak Evron robi napad na kasyno,
i w kolejnym filmie odpalać się, albo w tej sekcji po prawej widzisz proponowany film, Pago rzuca flesza kurwa na pizdę Izakowi, rozumiesz? I tak, jaki gracz serdecznie! I tak to działało, no, teraz są niskie wyświetlenia, 4, ja nie ukrywam, trochę się YouTube'em zdemotywowałem, no gdzieś tam nie powinienem, ale może też mi potrzebna była trochę przerwa, bo to jednak gdzieś tam mam i miniaturki robi Kejo, i tam filmy robił Grandi, i Cycu, i Pixel, i tak dalej. I gdzieś tam moja rola w tym jest taka koordynacyjna mocno. R3 Zaka, 5 zł. Mocno jest moja koordynacyjna rola w tym wszystkim, ale... Więc taka przerwa może i dla kanału, i dla ludzi, sobie odetchnęli, była spoko. Natomiast chciałem wrócić już od jakiegoś czasu tak zwiększyć aktywność, bo jednak na YouTubie też kluczowym faktem, kluczowym jakimś tym... kluczową rzeczą jest jednak aktywność. Żeby kanał żył, żeby kanał był w tym algorytmie i tak dalej. No ale, no powiem tak, nie ma montażysty na świecie, który by coś kurwa dla mnie zrobił teraz. No bo z gówna nie ulepisz nic, niestety. Gramy w GTA, dużo graliśmy ostatnio. Emeryty z bandy to nie wrzucaliśmy, bo przegrywaliśmy większość meczy. Problem pojawia się na taki, że no... Ja nie wrzucam po prostu GTA RP na kanał, bo to jakoś średnio się zawsze przyjmowało, nie? Może i powinniśmy popróbować, ale u mnie był kanał głównie CS-owy. No i tak naprawdę nie ma za bardzo co wrzucać. A ja offstream też nie mam od 2 miesięcy czasu zupełnie, żeby cokolwiek nagrać. W dużym stopniu nasz kanał na YouTubie opierał się po prostu na tym, na kontencie, który dział się na YouTubie, znaczy na Twitchu. Czasami raz na jakiś czas coś nagrałem offstream po prostu i ten, ale teraz... 2 miesięcy jestem od poniedziałku do piątku u dziadzia, wracam do domu, odpalam stream od razu, więc no tak kurwa no się nie przeskoczy. Trochę wiem jak Izak ma teraz z rodziną, jak ma obowiązków mu doszło z córą i tak dalej. Trochę wiem jak to jest. Jednak tak jakby się nie mówi, że wiecie, streamowanie zajebiste, gra gry, ale czasowo to jednak pochłania. Samo streamowanie, powiedzmy, streamujesz te 7, 8, 9 godzin, no to jest jedno, ale jednak dużo się dzieje wokół tego przed streamem.